Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Satunej i dzisiaj po raz kolejny wracamy do Bard's Tale'a. Tak, ostatnim razem już tutaj pokonaliśmy grupkę niezbyt przyjemnych gości. Trzeba wziąć za kolejnych. Tak oficjalnie ten żywiołak całkiem pożyteczny powinien być, bo jesteśmy w lodowej krainie, ale jest on tak średnio się spisuje. O, halo, halo, panie Bardzie. Rozumiem, że pan jest światowej sławy człowiekiem, ale jednak. Dobra, czyli mamy dojść tam, a skoro mamy dojść tam, to trzeba pozwiedzać wszystko dookoła. Pan Bóg Święty wie, gdzie są jakieś nowe melodie. Wrażenie, że może tak jest niebezpiecznie, ale jednak. O, łajajaj! Teraz mam do czynienia z tymi znajomkami. Nie próbuj. Nie próbuj! Gdzie na tym dziku się tu wybierasz? O, to co kocham najbardziej. Czyli trapować dziki. Tak. Leczenie! Jakieś drzewo? 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 Cokolwiek? Nie. Po co? Komu to potrzebne do szczęścia? Przeszliśmy się tutaj tego troszkę pobić. Żeby nie powiedzieć troszkę ostrzej. A, mam do nich podchodzić. O, hola, hola. A wy to przepraszam. Nie jesteście tutaj zbyt mile widziani. Oni nie są. Oni nie są, bardzo nie są. Ta wiedźma. Miło było. Nienawidzę ich. Dobrze, pająk tak bardzo ładnie się sprawuje. Dobra, a teraz oddawać mi wiedźmy. Jeszcze jeden wieśniak tam się czai. Okej. To był ten, też ten. Jest drzewo. Co mamy w drzewie? Nowy miecz? Nie, gówno tam, nie nowy miecz. Ach, czyli co? Zwiedzanie nam nic kompletnie nie przyniosło owocnego. Poza doświadczeniem, że pająk gromów jest całkiem skutecznym przeciwnikiem tych wspaniałych uła. Ja zapraszam bardzo jeszcze pająka do siebie. W sumie dawno już w tej grze nawet nie wyciągnąłem łuku. Łuku. Nie wyciągnąłem dawno łuku. Ja wcale go nie miałem tutaj 5 sekund temu. To musiało boleć. A bez wątpienia, ale ty akurat nie to chyba czujesz, bo tak jakby twoje życie nie jest na najwyższym poziomie. Nie próbować. Dobra, tam jest jeszcze jeden, ale to już nie jest większe zagrożenie. Szczególnie, że to jest ten kapon. Ja czekam, aż moja wiedźma, bo z tego co z nim wiedźma ulepszona, też może rzucać sobie klątwy. I o tyle, o ile się wydaje, że one nic nie robią, to tak naprawdę dają całkiem sporo. Pięknie sobie radzi ten pająk. Nie wiem, czy on jest ulepszony już? Mogę to sprawdzić, ale to by zajęło mi za dużo czasu. A ja w ogóle nie mam jednego towarzysza. Przydałby mi się jeszcze jeden pająk gromów najlepiej, ale proszę bardzo, tutaj mamy swego rodzaju pająka gromów w innej postaci. Jeszcze idźmy w tą stronę.
Dostał. Szczurku. A słabo skacze dzisiaj coś. Coś mu nie idzie. A co ten napierdziela równo? Napierdziela mocno. Bardzo porządnie. O, drzewo. Szczały. Złota. I jakieś badziewie. Czyli żmijowe kamienie. Klasyka gatunku. O! Nie, nie chodziło mi o obracanie mapy. Absolutnie. Chodzi mi o to. To chwila. O, o, o. I będzie. A to już pokonajmy. Może gdzieś tam jeszcze się czają jakieś skarby narodów. O, widzę łuk. Nie! Szczurku! Jesteś taką pierdołą. Proszę, pieniek. Jest! Bądź uzdrowiony. Melodia, jakaś melodia, albo talizman. Uff. Ta gra mnie nienawidzi. Dobra, no to wchodzimy. A, no tak. Chyba. Tam, taran, tam, tam. I dotarł w końcu do górskiej wieży. Wewnątrz czekał na niego najbardziej groźny z dotychczasowych przeciwników. Mosiężny wojownik Lu, strażnik drugiej wieży. Myślę, że tutaj też klasycznie, tak jak w poprzedniej wieży, będzie można zrobić pierwszy poziom, a potem pach i wskakujemy na trzeci. Choć nie wiem, czy tutaj przypadkiem w tym się nie schodzi w dół, więc na minus trzeci. I tutaj jest też pewna różnica. Troszkę, no ale z drugiej strony przecież nie będzie wyglądać tak samo. Zastanawiałem się, kiedy tu dotrzesz. Już od jakiegoś czasu oczekuję twego przybycia. Jestem Lu, strażnik tej wieży. A ty jesteś człowiekiem, który załatwił starego Herna? Wyglądasz mi na mięczaka. Każdy ma prawo do swojego zdania. Słuchaj, może przejdźmy do rzeczy. Muszę uratować księżniczkę, więc im szybciej padniesz, tym szybciej ona... Czy możemy to po prostu zakończyć? Księżniczka? Podziwiam mężczyznę, który potrafi zginąć dla swojej ukochanej. Kto tu mówi o miłości? Przed walką musimy załatwić kilka formalności. Po pierwsze, nie zechciałbyś zawrócić i odejść? Zawrócić? Nie ma mowy. Nie po tym, co przeszedłem. Zawracanie jest wykluczone, mój drogi. Miałem nadzieję, że to powiesz. Spójrz na mą arenę. Imponująca, czyż nie? Już sama obecność tutaj sprawia, że krew szybciej krąży w żyłach i człowiek aż pali się do walki. Tylko dwie rzeczy naprawdę mnie rozgrzewają. Na jedną cię nie stać, a druga nie jest społecznie akceptowana. A więc jak to zrobimy? To nie takie proste, przyjacielu. Pamiętasz o formalnościach, o których wspomniałem? Zanim dostąpisz honoru zmierzenia się ze mną, musisz dowieść swojej wartości. Jeśli jest jakiś sposób, żeby pominąć ten, to ja chętnie. Zacznijmy od czegoś łatwego. Prawdziwy mężczyzna powinien pokonać moje sługi przed upływem wyznaczonego czasu. No więc, no właśnie, taka jest różnica. Czy niestety oni się bawią z nami na czas. O! Ledwo wyciągnąłem łuk, a to już po robocie. Bardzo dobrze, ale z tym zadaniem poradziłaby sobie moja najmłodsza siostra. A teraz przejdźmy do czegoś bardziej interesującego, dobrze? Nie ma najmniejszego problemu, Lu. O, dziki. Oj, ta już umarła. No szysz, co za pierdoła. Kolejne zwycięstwo dla mnie. Hmm.
Teraz sobie damy radę. Trzeba kogoś wyleczyć. Potrzebni mi moi znajomkowi. Wszyscy oczywiście. Nie stać mnie. Do ataku! No, zostałem sam. A poziom rośnie. Zaczynam rozumieć, dlaczego udało ci się pokonać Herna. Przekonajmy się, jak dobry jesteś. Teraz takie połączenie. Damy sobie radę ze wszystkim. Szczurek. Nie mam... Chciałbym nie powiedzieć many, bo many... Bo many to faktycznie nie mam. Ale w ogóle. Dobra. Pospędzę się ich po kolei. No. Co pierdoła. Dobra. Teraz mamy już tego przyjaciela. No szczurze, no. Zawiodłeś mnie. Bardzo mnie zawiodłeś. Wiedźma. Trudno będzie teraz, widzę. To pierdzielaju. Dobra, ale już mamy samych tych. Teraz tylko, żeby się nie dopadli do wiedźmy. Ktoś ich jeszcze napierdzielał z którejś strony. Pobiegamy sobie troszkę w kółko. Jest, dobra. Szczurek do mnie. Szczurek do mnie. Teraz do roboty. Pięknie. To było genialne, ale niestety już nie żyjesz. O! Brawo dla niego! Wiedźmo, ulecz go teraz szybko! Dobra robota, naprawdę dobra. Nie pobiłeś mojego najlepszego czasu, ale niemniej jednak doskonale ci poszło. Ciekawe, jak poradzisz sobie z bardziej wyważonym atakiem. Co teraz? Bo zaczyna się robić trudno. A teraz wszystko chyba. Trzeba chronić szczura. Chronić. Szczura, już nic nie żyje. Ja też nie. Kalej, przepraszam za niepokój, ale no, tak, spanikowałem. Ale mam tych kamieni żmijowych. Żeby nie powiedzieć wulgarnie, to nie powiem ile. Dobra, teraz wiedźma. Bardzo dobrze, pies. Ten pies to jest najlepsza postać w tej grze. Ten pies tylko stoi i tankuje wszystko. Naprzód! Zajmę się tym. Dobra, możemy już. Myślę, że tam już... tam większych nie będzie. Aha, ten pająk... Nie wiem, czy zadaje jakieś obrażenie. Coś mnie drapie w gardle. Widzę, że jesteś naprawdę nie. Chyba czas na nową próbę. Co? Nie ma zegara? Twoje gry już się skończyły? A dopiero zaczynałem się dobrze bawić. O, została mi już tylko jedna gra. Na pewno ci się spodoba. Cel jest prosty. Musisz dotrzeć na szczyt wieży. Do zobaczenia na szczycie. Mam nadzieję. Chętnie zająłbym się tobą osobiście, ale nie sądzę, że masz dość igry. A tam po prostu nie przyzna, że się... No i po prostu boi. A tam widzę następną. Pięknie stoją. Jeszcze są tak bardzo... Jakby jeszcze szczurowi się udało na to wskoczyć. Udało mu się. Trochę inny sposób niż sobie tego bym życzył, ale udało mu się. Dobra.
także jest troszkę mniejsza, ale jednak jest o wiele mniej wygodna. To przejście, bo jest trudne. Kto umarł? Wszyscy. Wiedźmo. Schowaj się. Muszę wziąć kogoś innego, bo ten sobie nie radzi za bardzo. Bądź uzdrowiony. Może... No spróbujmy jego. Czy ja go w ogóle kiedykolwiek przywołał? W tej grze? Gotowy do bitki. Bardzo dobrze. On oprócz tego, że... czasami może sobie ładnie poradzić z obrażeniami, to... to ma całkiem sporo życia. Piszmy to tutaj. Nie ma co spamować tymi zapisami. Dobra, to co? Myślę, że spotkamy się na szczycie tuż przed bossem i sobie go już dzisiaj załatwimy. Także do zobaczenia za chwilę. Okej, więc jesteśmy już tuż pod drzwiami komnaty Lucha. Tak. Tak pokrótce żałuję, że nie zobaczyliście jednej sceny, no ale cóż. Nie można wszystkiego. Się na szczyt wieży. Przed nim znalazł się płomień, który trzeba było zgasić. Niestety, pomiędzy nimi stanął Lu. Nie stanął pomiędzy nami. Nie podda się bez walki. Widzę, że ci się udało. Koniec drwi? A gdzie się podziały te docinki, które słyszałem na radę? Poznałem już twoją sprawność w walce i mam do ciebie pewien szacunek. Smuci mnie, że teraz będę musiał cię zabić. Chciałbym móc powiedzieć to samo, ale niestety sądzę, że ja się bardzo ucieszę. Cóż za duch walki! No, on nie ma już pół HP. Tak więc... jest o tyle... właśnie te topory jego są... podobnież bardzo... irytujące, dlatego... on mnie dogania! Jest szybszy. Brawo. Bardzo duże brawo. Kolejne zwycięstwo! O fuck. Weź się tutaj, kolego, ogarnij. Najemnika poproszę. Dobra. Który chce oberwać w łeb? Lu. O, jak zwykle zaczął się na psie. Już jest mój. Tak. No, to nie wymagało jakoś szczególnie dużo. Niczego. O nie. Idź stąd. Było miło. Się skończyło. No dalej. No halo. Dwa lata później. Uż. Tak sobie przyleciałaś polewitować? Bo jak tak, to możesz już iść. Nie jesteś mi potrzebna do niczego. Idź stąd! Mój bohaterze... No w końcu! Przybyłeś! Godziny liczyłam aż... Dość tych bzdur, proszę pani. Czemu ci wszyscy umarli uparcie nie chcą pozostać trupami? O! Hern... Hern... Tak. Lu już się zapadł. Obawiałam się, że to nastąpi.
Byłbym wdzięczny, gdybyśmy teraz wszelkie zagrożenia omawiali z góry. Nie przepadam za niespodziankami. Oczywiście powinnam cię ostrzec, że mieszkańcy podziemnego świata powstają, starając się położyć kres twojej wyprawie. Czemu mnie ścigają? Wiedzą, że to ty pokonałeś Herna. Dlatego domyślają się, że chcesz mnie uwolnić. Ich przywódca to bezlitosny okrutnik, który zrobi wszystko, byś mnie nie oswobodził. Kolejna sprawa, o której wolałbym wiedzieć wcześniej. Tylko ja ich mogę powstrzymać. Tak długo, jak będę w niewoli, ciemność będzie spowijać całą krainę. Pośpiesz się. Im dłużej ci to zajmuje, tym potężniejsze stają się siły zła. Wkrótce nie będę w stanie ich powstrzymać. A mogłem się ożenić z córką Herna. Musisz szybko dotrzeć do wieży na wyspie. Czasu jest coraz mniej. Najpierw udaj się do Dałbi i porozmawiaj z człowiekiem o imieniu Dugan. Odnajdziesz go w tawernie Dębowy Bęben. Dębowy Bęben. Cóż za radość. Kolejna podróż. Może powiesz mi, dokąd mam się udać? Przecież powiedziałaś, że do Dałbi. Dugan szuka dla ciebie przedmiotu ogromnej mocy, którego będziesz potrzebował, żeby wejść do trzeciej wieży. Los świata spoczywa w twoich rękach, ukochany. Proszę na mnie nie naciskać, bo się w sobie zamknę. Odlatuję. Żegnaj. A czekało go więcej trudów. Słudzy tajemniczego Finyka pracowali nad wypełnieniem rozkazu swego pana, chcąc powstrzymać Barda za wszelką. Nikt jeszcze nie podał jego imienia, ale on jest narratorem, no tak. Narrator wie wszystko. Pozwolicie mi jakąś magiczną metodą się teleportować z takiej wieży, czy mam przełazić całą z góry? Nie, z dołu do góry. Jej! Nowa melodia. Druga nowa melodia. Lu. Aha, i ten artefakt Lu daje nam to, że możemy... A, czyli mamy złazić z tej wieży. Pewnie oczywiście nie obejdzie się bez towarzystwa paru koleżków. No nic, ale na dzisiaj to by było wszystko. Pokonaliśmy Lu. Nie wymagało to od nas szczególnie dużo. Czy coś widać z tej wieży? Że widoków szczególnych to on tu nie ma. Nawet tej wieży nie widać za bardzo. Wygląda, jakby lewitowała w powietrzu. O tam o. A nie, coś tam jest. A i tak wygląda, jakby lewitowała. To jest jakaś taka nieforemna. No więc co? To było na tyle na dzisiaj, więc cześć i do usłyszenia w kolejnym. Jeśli nic się nie będzie działo tam w środku, to minę i znajdziemy się już chyba w Dałbi, czyli coraz bliżej końca. Więc cześć.